Szczęść Boże, Piotr Brzezina, jest 8, więc wczesne informacje dnia. Samorządy szkolą się do programu Rodzina 500+. Od kwietnia mają ruszyć wypłaty pieniędzy. Większość gmin już wie, ilu osobom będą one przysługiwać i kto będzie odpowiedzialny za ich rozdysponowanie. Na terenie całej Polski trwają obecnie szkolenia dla samorządów, które mają przygotować urzędników do programu Rodzina 500+. W Augustowie urzędnicy będą się przyuczać 7 marca. Miasto na program 500+ będzie więc gotowe za nieco ponad 2 tygodnie. Burmistrz miasta Wojciech Walulik nie kryje zadowolenia, bo budżet miejski zasilą dodatkowe pieniądze. Przygotowania trwają w pełni. Jesteśmy już na etapie zebrania danych. Wiemy, jakiej liczbie dzieci i rodzin będzie przysługiwało wsparcie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo do Augustowa trafi dodatkowe 12 milionów złotych. Z tych 12 milionów 2%, czyli około 240 tysięcy złotych, włodarze Augustowa otrzymają na realizację projektu, w tym między innymi zatrudnienie 4 dodatkowych urzędników. Na wdrożenie programu gotowa jest już gmina Biskupice. Zrobiliśmy już symulację, mniej więcej ile dzieci z naszego terenu będzie mogło skorzystać z tej pomocy. U nas był też program dużej rodziny, w związku z tym wiemy, że ile takich dzieci mamy z rodzin wielodzietnych, natomiast kwestia jest jeszcze tylko, by policzyć te dzieci, które są dwoje dzieci w jednej rodzinie. Rodziny na złożenie wniosku mają 3 miesiące. Trzeba w nim zawrzeć następujące informacje dotyczące członków rodziny. Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania, stan cywilny. Dodatkowo rodziny, które będą ubiegały się o świadczenie także na pierwsze dziecko, będą musiały udokumentować dochód. Wniosek będzie można złożyć w wyznaczonych przez gminy miejscach, a także przez internet. Pierwszym kanałem będzie portal Empatia, prowadzony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Drugim kanałem będzie portal usług elektronicznych ZUS-u. Trzecim będzie ePUAP. I czwartym będą banki. Program ma ruszyć 1 kwietnia. Wsparciem objętych zostanie 2 700 000 rodzin, które otrzymają 500 zł na 3 700 000 dzieci. Dziś początek 3-dniowego posiedzenia Sejmu. Pierwszego dnia posłowie zajmą się projektami poselskimi dotyczącymi zniesienia ciszy wyborczej, finansowania partii oraz zasad funkcjonowania związków zawodowych. Pierwszy projekt, którym zajmą się dziś posłowie, to propozycja Klubu Nowoczesnej, czyli zmiany w noweli kodeksu wyborczego. Zgodnie z założeniem, zniesienie ciszy wyborczej miałoby nastąpić w dniu poprzedzającym wybory i referenda oraz w dniu głosowania. W dniu wyborów agitować nie można byłoby tylko w budynku, w którym odbywa się głosowanie, i w samym lokalu wyborczym. Projekt zakłada również, że publikowanie sondaży byłoby zabronione jedynie w dniu głosowania. Nowoczesna zaproponowała również zmiany w kwestii finansowania partii. W myśl projektu na budżet partii politycznej składałyby się 2 części – dotacja z budżetu państwa oraz darowizny osób prywatnych. Z kolei jeśli chodzi o zasady funkcjonowania związków zawodowych, również autorstwa Nowoczesnej, to znalazły się w nim ograniczenia, takie jak likwidacja finansowania przez przedsiębiorcę tzw. etatów związkowych. Nowoczesna zapisała w projekcie, że związkowiec miałby prawo do zwolnienia od pracy zawodowej, ale nie otrzymywałby za ten czas wynagrodzenia od pracodawcy. Posłowie zajmą się też projektem nowelizacji kodeksu karnego oraz kodeksu karnego wykonawczego. W tym roku przypada 1050. rocznica Chrztu Polski. Dziś z tej okazji Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i Stowarzyszenie Civitas Christiana organizują specjalną konferencję naukową. Chrzest Polski był przełomowym momentem w dziejach naszego kraju. Narodziny państwa polskiego i jego chrzest są ze sobą ściśle powiązane. Książę Mieszko tym samym gestem wprowadził swoich pobratymców w świat kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich. Jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu.
mówi ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że chrzest budował tożsamość Polaków i wprowadził ich w nowy świat wyrażony poprzez nowe instytucje, struktury, zapisy prawne i kulturę oraz moralność. Dlatego, jak mówi ojciec dr Zdzisław Klawka, studenci, wykładowcy oraz cała społeczność WSKSiM przygotowania do obchodów rocznicy Chrztu Polski rozpoczyna od konferencji naukowej. Jako środowisko akademickie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wraz ze Stowarzyszeniem Civitas Christiana nie mogliśmy nie podjąć też tego tematu i poprzez tę refleksję nad dziejami i znaczenia Chrztu Polski w dziejach naszej ojczyzny chcemy się przygotować w sposób bardzo godny do tych centralnych obchodów. Wśród prelegentów są m.in. profesor Krzysztof Orzuk, który wygłosi referat zatytułowany Chrzest Mieszka I jako fundament Polski. Natomiast profesor Grzegorz Kucharczyk powie o duchowych i kulturowych konsekwencjach Chrztu Polski w myśleniu Jana Pawła II o ojczyźnie. A profesor Waldemar Rozynkowski wygłosi referat o obecności prymasa Stefana Wyszyńskiego na obchodach milenium Chrztu Polski na Kujawach i Pomorzu. Drużyna młodych ludzi z Kraśnika weźmie udział w prestiżowym międzynarodowym konkursie budowy robotów First Robotics Competition. Są jedyną grupą z Polski oraz całej Europy Środkowo-Wschodniej. Zawody odbędą się w Kanadzie, a finał konkursu w Stanach Zjednoczonych. First Robotics Competition jest międzynarodowym konkursem skierowanym do młodych ludzi z całego świata. Jego głównym celem jest zachęcanie ich do rozwijania swoich zainteresowań w dziedzinach inżynierii i nowych technologii. Dlatego też zadaniem każdej z drużyn jest zbudowanie swojego robota, który będzie spełniać określony cel. W tym roku robot wcieli się w średniowiecznych rycerzy. Będzie bronił i atakował swoją wieżę. Będzie przejeżdżał przez różnego rodzaju przeszkody. Wzięliśmy pod uwagę wszelkie konstrukcje, które dałyby radę sprostać temu trudnemu zadaniu. Uczniowie zespołu szkół nr 3 w Kraśniku przez kilka tygodni tworzyli swojego robota. Wszystko musieli dokładnie zaplanować i wykonać. Byli podzieleni na grupy programistów, elektryków i mechaników. Musieliśmy współpracować z innymi grupami elektryków oraz mechaników, ponieważ musieliśmy wiedzieć, jakie będą silniki i za co będą one odpowiadały, w którą stronę one mają się kręcić, z jaką mocą oraz z kierowcami naszymi, którzy będą prowadzić naszego robota. Powstała też specjalna grupa, która zajmowała się propagowaniem projektu oraz zdobywaniem funduszy. Budowa robota oraz sam wyjazd na zawody to duże wyzwanie finansowe. Ja jestem liderką grupy redaktorów. Piszę artykuły na stronę internetową i na fanpage. I te osoby, które są w mojej grupie, często mi też przesyłają swoje jakieś teksty, które ja przeredagowuję i tłumaczę na angielski, bo to jest ważne, za wszystko mamy punkty. W trakcie prac uczniowie mogli wykorzystać wiedzę teoretyczną zdobytą w szkole. Szkoła właściwie uczy teoretycznie, bardzo mało jest praktycznych zajęć, natomiast tutaj są tylko praktyczne zajęcia i okazuje się, że ta wiedza, którą nabyli teoretyczna, bardzo im pomogła w tym, że mogą w praktyce wykorzystać. Robot powstawał w głowach i komputerach uczestników projektu, jednak już jego budowa odbywała się w firmie Nabor z Kraśnika, która przygarnęła uczniów i zapewniła im odpowiednie warunki do pracy. Nie wyobrażam sobie, żeby tak wspaniałej młodzieży, ambitnej, nie pomóc, zwłaszcza, że jest z tej szkoły, którą ja kiedyś kończyłem. Ci ludzie będą kiedyś kadrą inżynieryjno-techniczną, której my potrzebujemy. Młodzi ludzie dzięki uprzejmości firmy otrzymali nie tylko niezbędne narzędzia, ale także pomoc specjalistów i materiały do budowy. W godzinach 12-13 przychodziliśmy tutaj do firmy Nabor i montowaliśmy robota. Tak, kończyliśmy tą pracę, w moim wypadku to była 18, a chłopaki siedzieli do późnych godzin, 21 nawet się zdarzało. Młodymi konstruktorami już interesują się lokalne firmy. Większość z nich chce wykorzystać doświadczenie zdobyte podczas realizacji konkursowego projektu. Myślę o studiach na Politechnice Warszawskiej i może jakiś kierunek związany z robotyką.
Czas spędzony nad projektem na pewno nie pójdzie na marne. Młodzi ludzie nie tylko doskonalili swoje umiejętności techniczne i naukowe, ale także nauczyli się pracy w zespole. Mechanicy pracują z elektrykami, z programistami, wszyscy pracują razem, więc jest to taka współpraca. To, co jest ważne później w życiu dorosłym, że musimy ze sobą współpracować, nie jesteśmy indywidualistami. Na początku kwietnia w Kanadzie odbędą się rozgrywki regionalne. Grupa z Kraśnika startuje pierwszy raz, ma jednak duże szanse. Finałowe rozgrywki odbędą się pod koniec kwietnia w San Luis. Patronat nad wydarzeniem obejmuje prezydent Barack Obama oraz NASA. Pula nagród to $40 milionów. To były informacje dnia. Przed nami jeszcze prognoza pogody z Panem Bogiem. Wioleta Czarnomska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. A rozpoczynamy od sytuacji barycznej nad Europą. Spójrzmy na mapę. W pasie od Wysp Brytyjskich aż po środkową część Europy dominuje pole podwyższonego ciśnienia. Wspomniany wyż będzie także odpowiedzialny za warunki pogody w naszym kraju. Nad pozostałą częścią kontynentu zaznaczą się niże z frontami atmosferycznymi. I sprawdzamy, co nowego w pogodzie. Dziś nad Europą zawiśnie dużo chmur, z których na wschodzie i zachodzie będzie padał deszcz, a na północy i północnym wschodzie śnieg. Przejaśnienia i rozpogodzenia prognozowane są głównie w centrum i na południu. Termometry w Londynie, Berlinie i Moskwie wskażą blisko zera, w Warszawie około 2 stopni, a w Atenach nawet 17. I przenosimy się na mapę Polski. Zima nie daje o sobie zapomnieć. Choć bliżej nam do wiosny, to czeka nas jeszcze kilka typowych zimowych dni, takich jak dzisiejsze. Niemal w całym kraju będzie pochmurno. Wyjątek stanowi Małopolska. Tu zza chmur będzie próbowało przebić się słońce. W całej Polsce należy się też spodziewać przelotnych opadów śniegu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 3 stopni w Olsztynie, około 4 stopni w Toruniu, do 5 stopni we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się dziś wahać i w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. Wiatr nieco się uspokoi i powieje umiarkowanie z zachodu. W tej pogodzie to wszystko. Na koniec zapraszam Państwa na przegląd regionów.